Kowalska, witam i zapraszam. Medialne spory to już nie tylko domena gwiazd, a bardzo często aktorami tych spektakli stają się również politycy. Ostatnio ciekawa potyczka słowna zaistniała między Krystyną Jandą, aktorką, a Krystyną Pawłowicz, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. O czym mowa? Zobaczmy. Przypuszczam, że ta kobieta ma klimakterium w ostrym stadium. I ja to znam. Uderzenia gorąca, nieopanowane ruchy. Tylko ja na to biorę plastry. Jeżeli na Polskę ma wpływać klimakterium Krystyny Pawłowicz, to ja przepraszam, powiedziała Janda o Pawłowicz w wywiadzie dla Newsweeka. Pawłowicz nie pozostała dłużna. Rozmawiajmy o Polsce, a nie o jakiejś emerytowanej aktorce. Ona mnie w ogóle nie obchodzi, powiedziała posłanka PiS w rozmowie z Super Expressem. O tego typu sporach medialnych będziemy rozmawiać z doktorem Jackiem Wasilewskim, medioznawcą. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dlaczego tego typu spory rozgrywane są w mediach? A gdzie mają być rozgrywane? Zawsze spory rozgrywane są na jakiejś agorze. Dzisiaj nie jest tak, że jak zbierze się parę osób na placu, to się tam rozgrywa spory. Raczej tam jest ekspresja pewnego niezadowolenia, jeżeli jest dostatecznie dużo osób. Natomiast wszelkie rozmowy publiczne toczą się dzisiaj w mediach. To jest nasza współczesna agora. Ale to są takie ironiczne, prawda, sformułowania. To już nie są jakby merytoryczne wypowiedzi, a chyba takie uszczypliwe. Zawsze było tak, że w sporach były różne mniej merytoryczne wypowiedzi. Czy to była agora grecka, czy to były spory podczas uchwalania Konstytucji 3 maja gdzieś w Parku Saskim, tak? Czy to wszelka jakby satyra, która obsługiwała rozmaite spory polityczne, jak na przykład dzisiejsza lektura szkolna Powrót posła Niemcewicza. To też przecież jest element ówczesnego sporu politycznego. W związku z tym, że media dzisiaj zajmują się rozrywką, czyli ciężko jest słuchać merytorycznego ekonomisty, który coś mówi. Celebrytyzacja życia politycznego. Ale to nawet nie chodzi o to. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać bardzo merytorycznie, to musielibyśmy mieć dosyć wysoki poziom wykształcenia, żeby zrozumieć te wszystkie niuanse, o których mowa. Czy to prawniczego, czy ekonomicznego, czy jeszcze jakiegokolwiek innego. W związku z tym idziemy trochę na skróty. I my również oglądamy tych, którzy mówią albo bardzo emocjonalnie i wyraziście, tak jak Pawłowicz, albo tych, których lubimy i znamy, tak jak Krystyna Janda. Więc oprócz tej merytoryki, która, daj Boże, odbywa się gdzieś w komisjach sejmowych albo w jakichś innych gremiach, no to mamy jeszcze takie bicie piany dookoła. Ale ono jest potrzebne. Dlaczego? Potrzebne jest dlatego, żeby wiedzieć, że istnieją pewne zdania w dyskursie publicznym. Tak? Czyli jeżeli ktoś siedzi sobie w domu i dookoła niego są ludzie, którzy mają kompletnie inny pogląd, to on siedzi cicho i właściwie nie chce się wychylać. A jeżeli nagle usłyszy, że jakaś aktorka, którą lubi, albo jakiś kucharz, którego podziwia, albo jakiś tancerz, na którym się wzoruje, mają podobny pogląd, to czuje się pewnie. Ale czy w ogóle artyści powinni się mieszać w politykę? No dlaczego nie? Każdy powinien się mieszać w politykę. Polityka dotyczy nas na każdym kroku. Czy idziemy do przedszkola, mijamy, czy jesteśmy na takiej ulicy, czy na innej. Czy mamy przedszkole publiczne, czy musimy wynajmować nianie. Czy jeździmy autobusem, czy jeździmy rowerami i tak dalej. Czy dzieci mają mieć w sklepach słodycze, czy też nie mają mieć słodyczy. Czy pomagamy bezrobotnym, czy też widzimy ich na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie uwolnić się od polityki i powiedzieć, ona jest gdzieś z boku. W związku z tym, że każdy jest obywatelem, każdy ma prawo wyborcze i każdy może przekonywać do pewnego modelu funkcjonowania świata. A jakie konsekwencje dla wizerunku obu pań mogą mieć tego typu potyczki słowne? Dla wizerunku Krystyny Pawłowicz żadnego. Dlatego, że Krystyna Pawłowicz jest walczącą Grażyną, która uzbrojona w miecz i tarcze narodowe może walczyć z każdym i właściwie już trochę się tego po niej oczekuje, że ona jest w stanie z każdym wejść w spór i że jedyne, co kogo ona szanuje, to Matka Boska, ale też tylko pewnie dopóki nie okaże się, że Matka Boska ma jakiś inny pogląd. W związku z tym dla Krystyny Pawłowicz, dla tych jej mocnych zwolenników nie ma to specjalnego wpływu, natomiast dla tych, którzy mieli do niej letni bądź taki raczej chłodny stosunek. Po prostu go nie zmienią. Po prostu go nie zmienią. Natomiast dla Krystyny Jandy ona nagle jej wymiar się poszerza.
to jest, ona ma teatr w mieście dla klasy średniej, dla osób lepiej uposażonych. W związku z tym ludzie, którzy popierają Krystynę Pawłowicz, raczej do jej teatru nie pójdą. Natomiast ci, którzy chodzą do jej teatru, mają takie wrażenie, że jest jakieś większe podobieństwo pomiędzy nimi a innymi, znaczy pomiędzy nią a nimi samymi. I powiedzmy sobie szczerze, zawsze teatr czy aktorzy, którzy prowadzili teatry, byli w jakiś sposób politycznie zaangażowani. Tak? Czy to będzie, nie wiem, Albert Camus, tak? Czy to będzie jakiś teatr angielski, tak? Czy zwłaszcza Dario Fo, który dostał Nagrodę Nobla i przecież był bardzo mocno zaangażowany społeczno-politycznie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Jacek Wasilewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.